Witam Was, drodzy mieszkańcy, bo dla Was to miejsce powstało i dla Waszych pociech. Cieszmy się tym, co dostaliśmy, bo naprawdę świetlica jest super, długo czekaliśmy na nią. Zresztą możemy pooglądać sobie zdjęcia, jak to wyglądało kiedyś, jak jest teraz. Cieszę się, że jesteście, bo pamiętam, jak się spotkaliśmy pierwszy raz pod Wiatą. Na wyborach i wtedy rzeczywiście rozmawialiśmy na temat tego, co można zrobić i jednoznacznie było powiedziane, że przydałoby Wam się miejsce, w którym będziecie mogli się spotkać, a dzieciaki czy młodzież, przepraszam panowie, będą mogli spędzić fajnie wolny czas. Trochę nam to zajęło, bo to była kwestia związana z odkupem lokalu, przygotowaniem dokumentacji, przede wszystkim znalezieniem pieniędzy na to. Bo cały ten obiekt, żebyście wiedzieli, kosztował około 700 tysięcy złotych. Więc to parę złotych było. I tutaj chcę podziękować moim współpracownikom i Radzie również, która przychyliła się do tego pomysłu, żeby wykonać to. Moim współpracownikom, którzy nadzorowali wykonanie. Każde miejsce jest dla nas ważne, czy to jest mała społeczność, czy duża społeczność. Mieszkańcy Jelenina borykali się z brakiem miejsca do spotkań swojego sołectwa. Zebrania wiejskie odbywały się pod przysłowiową chmurką. Zdarzyło się kilka szczęśliwych faktów i ciężka praca pracowników urzędu doprowadziła do tego, że udało się najpierw kupić obiekt, w którym jesteśmy, a następnie uzyskać dofinansowanie i wykonać jeszcze przed podwyżkami cen materiałów. Decyzja Rady była jednogłośna, no i wspólnie cieszymy się dziś, że mieszkańcy mogą się spotykać w tak wspaniałym miejscu, jakim dziś jesteśmy. Nazywam się Izabela Wiśniewska, jestem sołtysem sołectwa Jelenino. Do wszelkich imprez integracyjnych, a przede wszystkim będzie pełniła funkcję dla spotkań dzieci, żeby mogły się w niej bawić. Mamy tutaj z panią świetlicową plan, jak dzieci zachęcić do wspólnej zabawy, bo to jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne, dlatego że dzieci dużo czasu spędzają przed komputerem, a my chcemy zachęcić je poprzez zabawę po prostu do powrotu do dawnych czasów, do gier planszowych. Kiedy pojawił się pomysł powstania świetlicy? Kiedy gmina Drawsko-Pomorskie przejęła nas w swoje objęcia, pan burmistrz przyjechał tutaj na miejsce i pytał mieszkańców, co by chcieli. I pierwsze, co pojawiło się, to powstanie świetlicy wiejskiej. Dzieci bardzo chętnie przychodzą na świetlicę, chociaż zastanawiamy się, czy nie zrobić dnia dla seniora, bo mamy zapytania od osób dorosłych, które by chciały tutaj przyjść, pograć sobie w ping-ponga, może w karty, bo mamy w wyposażeniu i szachy, i stół tenisowy, i mamy również piłkarzyki, więc bardzo, bardzo chętnie będą tu przychodzić. Mamy coś takiego fajnego jak magiczny dywan, tam jest wiele gier zainstalowanych i osoby dorosłe naprawdę również uczestniczą w tych zabawach, na razie tylko na próbę, ale myślę, że w przyszłości to się zmieni i będą chętniej się bawić. Jedna z kolejnych świetlic wiejskich, które udało nam się w ostatnim czasie wyremontować bądź wybudować, jest to świetlica w Jeleninie. W 2019 roku, w momencie jak przejęliśmy część zniesionej gminy Ostrowice, jednym z elementów, o których rozmawialiśmy właśnie tutaj, była potrzeba posiadania przez mieszkańców takiego miejsca, w którym mogliby się spokojnie spotkać. Trochę to trwało, bo mamy rok 2022, no ale udało nam się w końcu po odkupieniu lokalu od prywatnego właściciela wyremontować to ten budynek przy wykorzystaniu środków z PROW-u, od środków marszałkowskich. Uzyskaliśmy dofinansowanie prawie 400 tysięcy złotych. Cała wartość inwestycji to jest około 700 tysięcy złotych i mam nadzieję, że będzie dobrze służyła mieszkańcom. Pomimo tego wszystkiego, co się dzieje w ostatnim czasie na rynku wykonawców, na rynku materiałów budowlanych i w ogóle ogólnie w naszym kraju, ta inwestycja, jako tak naprawdę większość inwestycji na terenie Drawska, udała nam się zrealizować praktycznie w podstawowym terminie, w tych pieniądzach, o których mówiliśmy, za co też jesteśmy wdzięczni wykonawcy, że jednak udało mu się to wszystko zrobić, pomimo wielu trudności z dostawem materiałów, z tymi wszystkimi elementami, na które nie mamy wpływu. Mariusz Zieliński. Co było najtrudniejsze podczas remontu tego budynku? Nic szczególnego, wszystko było dobrze. Bardzo dobra współpraca z urzędem, z sołtysową, także było bardzo dobrze. Jak pan tutaj przyszedł, jaki był obiekt, a jaki jest teraz? Obiekt był w fatalnym stanie, a jaki jest, tak widać. Jest bardzo dobrze. Co zostało wykonane?
niemal wszystko, zostały tylko mury, nawet nie w całości, także wszystko zostało. Zostało docieplenie, panele fotowoltaniczne, wszystko co tylko jest możliwe. Klimatyzacja jak widać, także wszystko na wysokim standardzie jest. Jestem Nikodem. Dlaczego warto przychodzić na świetlicę? Można się dużo bawić, no dużo gier jest, można rysować, no ogólnie to jest bardzo fajnie. Taka świetlica była tutaj potrzebna? Tak, bo tutaj jest dużo zabaw. A wcześniej gdzie się bawiliście? Pod wiatą, albo tak na dworzu, albo na placu. No komputery też, teraz internet przyszedł, teraz można posiedzieć na jakichś stronach tam.